Kochani, jakie tam wasze przygotowania do tańca, którego nie możemy zdradzić? Wiktoria. Pierwsza do tablicy. Ja, nie musisz kłamać. Pierwsza do tablicy. Zaczynamy dopiero, także jest to totalnie coś innego niż było w pierwszym odcinku. Także nic, co uczyliśmy się do tej pory w zeszłym tygodniu, nie będzie wykorzystane teraz. Nawet energia ani nic, także... A jak mieliście ten miesiąc przygotowań, to ćwiczyliście ten taniec? Oczywiście, przez ten miesiąc ćwiczyliśmy wszystko, wszystkiego po trochu, żeby Juras był przygotowany na wszystko. Także coś tam dziabnął z tego tańca, no ale to było jednak 2,5 tygodnia temu, więc nie wiem, jak tutaj z pamięcią tego starszego pana, ale zobaczymy. No to jak sobie radzisz w tym tańcu? Nie, z pamięcią nie jest najgorzej. Myślę, że już ten etap Quicksepa został zresetowany i teraz jest inny cel. No i jest parę dni na to, żeby wyszlifować go jeszcze lepiej niż ten pierwszy taniec. Tak nie jest malutko. Teraz już tego, robi się ciasno. Tak, na Quickstepa było więcej czasu, teraz mamy go bardzo mało, także trzeba spiąć tyłki. Możemy zdradzić, że ten taniec jest wolny. Jak sobie radzisz w takich wolnych tańcach i w takich bardziej sensualnych? Dobrze chyba. Mi muzyka nie przeszkadza, czy to będzie szybka, energiczna, czy to będzie taki wolniejszy, zmysłowy taniec, więc spoko, ja się odnajdę w jednym drugim. Nawet lepiej chyba, że mamy właśnie ten taniec, o którym nie możemy powiedzieć, gdyż chciałem pokazać jednak też drugą stronę mojej osoby względem stereotypu, który jest kreowany wobec troglodytów ze sportu walki. Na tym nam właśnie zależy, że nie najważniejsze są tylko kroki i technika. Tylko właśnie to, żeby przekazać cały ten zamysł, który mamy gdzieś w głowie i te wszystkie emocje, które są charakterystyczne, polski język, ciężki język, dla tego tańca. Więc na tym nam zależy, żeby to przekazać, żeby faktycznie wszyscy zobaczyli, że Juras jednak potrafi być piórkiem. No już raz byłem piórkiem, teraz trzeba zrobić to drugi raz.